Wiesz co ci powiem, Reksio? A ciebie spuszczę. No, się cieszysz, nie? Dobra, już się spuszczam, spokojnie. Aj, Reksio, tylko nie wchodź w telefon. Nie, chodź tu, chodź tu. Ten łańcuch leci tam, chodź. Nie chcę, żeby łańcuch tam latał było wam tam przy ekranie, ale to się da. Czy ty masz ten łańcuch, chłopie? Dobra, ja ciebie teraz spuszczę i... Czekaj, inaczej to zrobimy. No, cię mam spuszczone. I co teraz? I co? Myślałem, że będzie jakaś większa frajta. Ja sobie umyję rączki teraz od tego psiaka. Rex! Mówię coś! Siko na drzewko. A tak nie wolno. Dobra, umyję sobie te łapy od tego psiaka. Odpiąć całkowicie kranik. Umyć łapki, mam nadzieję, że na telefonie będzie pryskało, bo nie będę zadowolony, więc troszeczkę chyba spuszczę papy. I powiem wam, że dlaczego nie ma live streamów. Live streamów nie ma dlatego, że obowiązki termowe. Jakie tak to rzeczy? Za chwilę wam powiem, ale fajna silna woda. Ja... Ideolo. I to, moi drodzy, nazywa się tak naprawdę vlog na spontanie. Na spontanie sobie chodzę i sobie nagrywam i ogólnie teraz zabiorę się za podlewanie. Mówiłem, że będę dzisiaj podlewał, więc no, która jest godzina? Czekajcie, sprawdzam. 19.36, nie wiem, o której wyszedłem z wanny, bo o 19.14 się kąpałem po treningu, więc no, o 19.36 to 20 godziny mi zajmie mi podlewanie. Więc no, jeden dzień podlewania mi to powinno zająć. I patrzcie, kto mnie tam odwiedził. Reksio. Nie no, jeden dzień podlewania powinien mi to zająć. Jeden dzień mówię. To 20 godziny, czyli niecałe 20 minut. To podleję i potem najprawdopodobniej będę sobie grał w Minecrafta na singlu. Bo innych planów jak na razie nie mam. A żeby gdzieś wyjechać, to po prostu nie mam pomysłu, żeby gdzieś sobie pojechać. I takie o po prostu. Na spontanie to na spontanie. Kakałko. Oraz... No, tutaj co się dzieje w Minecrafcie na wersji 1.16. No, tutaj co się dzieje. Zapytacie się, po co tyle światów? Dla zmyłki, ponieważ jeden tylko będzie ten właściwy. Możecie się przyjrzeć, który tak naprawdę to jest ten prawdziwy i który tak naprawdę niedługo wystartuje na kanale. No, ja wam tutaj mówić nie będę. Zapalę światło, nie wiem, czy to będzie sens tego świata, czy nie. Ale wam powiem, że masakra. Chcieliśmy jechać na jezioro z całą rodziną i tak dalej, ale nie pojechaliśmy. Dlaczego? Po się dowiedzieliśmy, że policja wstrzymuje ruch i tak naprawdę co wróci? Dlaczego? Bo jest za duże skupisko ludzi i zakażenia rosną. I jest taki minus. Pozdrawiam czasy, w których jest pandemia. Pewnie za 5 lat, albo może szybciej za 2 lata, 3, albo za 5, albo nawet za 10 lat. Ja będę miał 30 lat, może z kimś już kopitka będzie albo coś. Wiecie, i te sprawy już się nie wstydzę, jak ja to mówię. To może już pandemii nie będzie, czasy się zmienią. Teraz są takie porąbane czasy, takie mam nadzieję. Ja na razie to po obiedzie jestem, trochę sobie odpuszczę i potem spróbuję sobie gdzieś pojechać rowerem. Ktoś się zapyta, 30 stopni i to by się chce jechać? Nie, powiem wam, że będę kombinował tak, aby było pół cień. Może jakieś spotkanie z jakimś znajomym lub znajomą się zobaczy. A jak nie będą chcieli być na odcinku, no to nie będę nagrywał wtedy. A wiem, że ktoś napisze, że jak leżysz, to może sobie ponagrywać coś. Uwierzcie, że jest tak ciepło, że mi się, ale nie chcę przed tym komputerem siedzieć. A odcinki mam nagrane na zapas, ale tak szybko tego nie wypuszczę. Bo zapas mam malutki. Pozdrawiam i widzimy się za chwilę. Tak ciepło, że mi się nic jeszcze raczej nie chce. A żeby nie było po prostu nudno,
To rodzice kupili przecież takie dwa wentylatory fajne. Jeden już jest na dole skręcony. A te dwa trzeba się poskręcać. Żeby się nie nudzić, żeby wytrzymać w tym pokoju, chociaż w nocy, albo cokolwiek, w tych upałach, to postanowiłem, że sobie poskręcam te wentylatory. Nie wiem, który zostawię sobie, albo ten. Jeszcze nie mam pojęcia, ale ktoś będę musiał tutaj zostawić. Ale które zostawię? Tak właśnie mówię, nie wiem. Ogólnie to mogę wam powiedzieć, że unboxing robię tych wentylatorów, czyli strepion jeden, teraz duży wentylator winny, ale zanim winny wentylator, to chyba podstawki. To czy nie? Już. Podstawka jedna. Podstawka druga chyba będzie, bardzo mi się wydaje. Ciekawie jestem jak teraz to się nagrywa. Ja nie widzę podglądu, a tam już wszyscy nie mam. Unboxing Łukasza. Fajnie, to normalnie nowość. Ale łupcie, fajnie, ale wentylator. Instrukcja mi jest niepotrzebna, bo już opanowałem instrukcję w tam wentylatorze, więc no ją odkładam. No to ja mam coś. Halo. Tak, śruby. Halo. Pusto. Pusto, to mamy tylko śruby. Więc to ja wiem jak to skręcić. A ciebie sobie chodź. O. Dobra. Śmieci ten na bok. I mam. Graliście kiedyś w boty Wirta? Uwaga, bo strzelam z tego, co to było z bazuki. Tak nuci mi się, nie mam co robić. Tak jak zwykle pewnie większość materiału powycinam, żeby nie było, wiecie, niepotrzebnych rzeczy. Ale no dobra, ja mam tak naprawdę tutaj jeden wiatra z wami złożę. Tamten zobaczymy jak to będzie. A powiecie co ja wam powiem? Jak on złożę i ja wam pokażę na jakiej zasadzie on działa i o co z nim chodzi i tak naprawdę po ten filmik właśnie co oglądacie to jest robione wszystko na spontanie, nie wiem co może być na przykład za 20 minut, bo za 20 minut będę miał gościa, a może nie wiem, no cokolwiek, no skąd mam to wiedzieć, dobra, to jakieś tutaj są jakieś podstawki i basuka z Battlefielda jest, no i tylko nie grałem nigdy w Battlefielda, ja nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Ale chyba nie byłoby nowe, to jest git. Nie wiem, może tak jest sobie zatrzymał w pokoju, a może tu ten wentylatorek. Ale nie, zobaczymy. Dobra, ja skręcę sobie ten wentylator i widzimy się za kilka minut. Działa on na takiej zasadzie jak. Tutaj u góry mamy fajne takie tryby. I teraz tutaj my mamy minutnik. Czyli maksymalny czas obrotu działania 120 minut, czyli 2 godziny. I tutaj możemy sobie ustawić, jak tego chcemy. Trochę się kołysze, ale to tam nic takiego to tam nie jest. I tutaj mamy coś takiego jak ustawienia trypa. Ustawienia trybów, czyli tutaj jak ustawimy na tym trybie, to tutaj tak naprawdę będzie chodzić, ale w miejscu. Ustawimy sobie tutaj tryb. Na tych trybach tutaj będzie chłocił, ale będzie się poruszał. Już wam pokazuję o co chodzi. Działa to na takiej zasadzie jak skręcamy teraz tutaj. Działa to na takiej zasadzie jak tym pokrętłem robimy sobie minutnik. Na przykład na 2 godziny 120 minut i słyszymy, że już minuty chodzi. Wentylator jest podłączony do prądu, tam widzicie w gniazdku. Teraz tutaj wam pokażę, że będzie chodzić na różnych trybach, ale na trójkę wam włączę. Jest na trójce. Ale chodzi tutaj, chodzi tym całym trybem, tutaj na dole, po tej stronie, bo na dole to po tamtej stronie nie chłodzi, ale po tej stronie tutaj chłodzi, a chłodzi właśnie tu to, ta cała kratka tutaj chłodzi. Naprawdę zimne powietrze jest czuć i to jest właśnie wygodne na takie upały. Kolejny plus jest taki, jak włączymy teraz kolejny tryb, czyli tryb włączymy sobie, wyłączymy
i włączymy tryb sobie na trójkę po tej stronie. I teraz zobaczcie sami, że chłodzi, ale wentylator swoim ruchem sam się obraca. Kurde, ale fajnie mi zawiewa po nogach. Właśnie nie wiem, czy ja właśnie ten wentylator będę miał w pokoju, czy może ten wentylator. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na razie jako podczas nagrywania go nie będę miał włączone, żeby nie było szumów, ale na razie wiecie, na jakiej zasadzie on polega. Minutnik też wyłączę na zero. Nie wiem, czy on będzie działał mu teraz, tak czy nie. Dobra, wyłączę go po prostu. Mowę się wyłączę, wyłączę go z prądu. I zaczyna skręcać tamten drugi wentylator. Ciekawe, co z nim będzie. Trochę zabawy na pewno. Minus taki, że tamten wentylator cały czas, słuchajcie, chodzi w kółko. Czyli chodzi o tamten wentylator. Czyli ten zegarek cały czas chodzi w kółko. A jeśli chodzi o ten wentylator, będzie więcej zabawy, bo mam tutaj coś takiego. Nie wiem, co to w ogóle jest. Kolejna rzecz. Chyba nóżka. Od razu mogę wyjąć z folii, tak mi się wydaje. Taka nóżka i taka bez postawienia. Tak mi się wydaje, bo to już jest nawet... No, to będzie raczej nóżka, tak mi się wydaje. Dobra, folię na razie na tamto, potem je tam wyrzucę. Dalej mamy co? Dalej mamy... główne... To coś, co odpowiada za wentylator. No, pewnie działanie. U, gumka. Bez skojarzeń. I tutaj my mamy, słuchajcie, fajną taką opcję. No, wiedziałem. Śmigła jeszcze trzeba przyczepić i jeszcze trzeba przyczepić tutaj wszystkie inne tupsy. No, tak jak myślałem. Okej. Okay. A tutaj my mamy pewnie instrukcję, która mi się przyda na 100%. Tak, instrukcja. Git. Dobra, a co w tej instrukcji mamy? Szybki look taki zrobimy, czy to będzie to samo, co na tamtym? O, to my tutaj mamy instrukcję obsługi, zobaczcie sami. Tam nie było instrukcji obsługi. A my tutaj mamy, jakie elementy są tutaj do skręcenia. Tutaj już nie. Ale tutaj mamy, jakie elementy są do skręcenia. I tutaj mamy instrukcję obsługi, jak to wszystko fajnie tutaj poskładać. Git, to się już nie pokupię. To... ja wam chyba to nagram i dam to w przyspieszonym tempie, tak mi się wydaje, jak to składam. No, to będzie chyba najlepszy sposób. Ale okej, okay. Instrukcja tam na bok. Dalej mamy. Co my tutaj mamy? Dalej mamy nogi, które też mogę śmiało je wyciągnąć. Bo po co mają być w tej folii, jak będę za chwilę skręcał. Więc mamy dwa folie. Dalej mamy... śmigła i pokrywy, czyli folię wyjmujemy, od razu mogę wchodzić do kartora, bo tutaj jest pusto, nic tutaj nie ma i okazuje się, że śmigła są przykręcone do jednej już ochrony zasłony śmigła, a druga osłona jest do założenia, więc to mniej więcej robić. Ok. Czyli folie wszystkie mogę powrzucać. Nie ma problemu. A takie coś, słuchajcie, takie coś, ja wiem, że to nie jest takie skuteczne, ale ja to tak używam zawsze. Ja sobie to tak wolę gdzieś tak, wiecie, kapelki są jak się to tak poskręcać i tylko nie skręcić i jakiś ten kapelek albo od świeczki, albo od choinki, cokolwiek już jest powiązany i nie powinien się rozstawić. Takie na 5 minut to jest, ale zazwyczaj działa, dlatego ja to zbieram. Na półkę położony jest git. Dobra, teraz wam przyspieszę etap, jak to skręcam.